Pani Beata Pasik jest Państwa i naszym gościem. Witamy Pani Beato. Witam. Dzień dobry. Wyobrażam sobie, jak trudno jest żyć dzisiaj po prostu w sytuacji, w której została Pani skazana, w Pani mniemaniu niesłusznie. I tak naprawdę funkcjonuje Pani w świecie zorganizowanym z wymiarem sprawiedliwości. Jak nie zwątpić, prawda, w taki wymiar sprawiedliwości, wiedząc, że nie dokonała Pani tej zbrodni? No mam nadzieję, że nie zwątpię, bo to dostałam, udzielono mi tego warunkowego, przeterminowego zwolnienia. Teraz mogę tak naprawdę na wolności prosić, może błagać instytucje, wymiar sprawiedliwości, prokuraturę, wszystkie organy ścigania, żeby się zajęły tą sprawą. A jak pani zamierza właśnie dochodzić tej sprawiedliwości? Będę pisała poprzez media. Aha. Mam nadzieję, że jestem do dyspozycji tak naprawdę organów ścigania. Ja boi się pani? Bo Nie boję się. Wiele mówiono na temat tej sprawy. Mówiło się, że to być może zlecenie mafii. Czy pani się nie obawia o swoje życie? Nie boję się. Po prostu jestem otwarta i chcę naprawdę udowodnić i pokazać wszystkim, że to nie ja jestem mordercą i tak naprawdę prawdziwi sprawcy są na wolności. Teraz ma pani warunkowe zwolnienie i to wymaga od pani stawiania się gdzieś, a także znalezienia pracy, tak? Jak rozumiem. Tak, już podjęłam pracę, pracuję oczywiście. Świetnie. Bo mam w takim warunku, no mam trzy takie warunki. Tak. Nie zbliżać się do poszkodowanej, podjęcie pracy płatnej i kontakt z kuratorem. A czym się pani zajmuje? No, nie chciałabym tak za bardzo. Okay. Jest z nami też pani Sylwia Kamińska, obrończyni Beaty Pasik. Czy mamy panią na łączeniu? Panią Sylwię. Dzień dobry, pani Sylwio. Jakie będą kroki, żeby obronić, uwolnić od tego zarzutu panią Beatę? Tak, naszym podstawowym celem jest wznowienie postępowania karnego, w wyniku którego pani Beata Pasik została skazana za zbrodnię zabójstwa i zbrodnię usiłowania zabójstwa. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle i aż tyle, że sprawa stała się przedmiotem zainteresowania jednej ze służb państwowych. Mhm. Okej. To bardzo dobrze. Pani Beato, ja jestem ciekawa, czy pani rozmawiała z panią Anną, która tak naprawdę obciążyła panią swoimi zeznaniami. Bo to jest słowo przeciwko słowu. Nie. Zamierza pani to zrobić? Nie, bo mam warunek taki, żeby się nie zbliżać do niej. 50 metrów. 50 metrów. Tak naprawdę ona chyba... Kiedyś się spotykałyśmy, bo odpowiadałam tak naprawdę z wolności. Chodziłam do sądu na rozprawy i widziałyśmy się tak naprawdę na korytarzu. Siedziałyśmy na jednej ławce i nigdy nie spojrzała się na mnie i nigdy, ja nie widziałam tego. Czy pani myśli, co pani myśli tak naprawdę, dlaczego ona to zrobiła, dlaczego wskazała panią? Wie pani redaktor, naprawdę bym chciała sobie sama odpowiedzieć na to pytanie. Ona twierdzi, że to jest zemsta za zwolnienie mnie z pracy. No tak, taki motyw. Że ona się przyczyniła do tego. Nie rozumiem tego i mam nadzieję, że kiedyś znajdę tą odpowiedź na to pytanie i usłyszę sama, dlaczego tak naprawdę ona mnie wskazała jako sprawcę. Pani Beato, 18 lat życia w więzieniu na 3 metrach kwadratowych. Co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? To chyba to, że tak naprawdę człowiek nie mógł być sam ze swoimi myślami. To chyba było najtrudniejsze, żeby po prostu nie było tego spokoju, nawet nie było czasu, żeby pomyśleć tak naprawdę, bo to było 6 osób i każda z nas tak naprawdę ma inny charakter i 6 charakterów. Jedna lubi czytać książkę, druga głośnej muzyki, jedna krzyczy, czwarta, nie wiem, za przeproszeniem chrapie. No także to jest... Tak najbardziej to chyba tej ciszy, takiego spokoju najbardziej brakowało. Dwukrotnie ubiegała się pani o zwolnienie przedterminowe i dwukrotnie pani tego zwolnienia odmówiono. Czy straciła pani nadzieję? Tak. Kto utrzymywał panią na duchu? Rodzina. Brat mój, rodzina, najbliżsi. Tak naprawdę wspierała mnie pani mecenas. Oczywiście tutaj w tym miejscu chciałabym podziękować panu Grzegorzowi Głuszakowi za to,
że wspierał mnie tak naprawdę telefonicznie, bo nie mieliśmy kontaktu żadnego, ale telefoniczny był ten kontakt. No i tak jak i z panią mecenas też miałam kontakt telefoniczny, gdzie mnie cały czas wspierała i no i rodzina, najważniejsza moja rodzina. Grzegorz Głuszak, reporter redakcji Superwizjera, który kiedyś robił reportaże o Tomku Komendzie i też one przyczyniły się do tego, że ta sprawa nabrała tempa i taki zakończyła finał. Pani też mówi, że ta sprawa Tomka Komendy zainspirowała panią do podniesienia głowy, do działania. Tak, obejrzałam tak naprawdę reportaż o Tomaszu Komendzie, uzyskałam dane do Grzegorza Głuszaka i tak naprawdę nie wiedziałam, czy tak naprawdę odbierze ode mnie ten list, czy przeczytam w ogóle ten list, który do niego napisałam. Nie prosiłam go o pomoc, tylko po prostu, żeby przeczytał i zrozumiał mój ból, mój żal, moje cierpienie. W ten sposób chciałam wyrazić w tym liście, to jest tak naprawdę do niego skierowane. No i stało się tak, jak się stało. Co panią napędza, pani Beato? Co pani daje tę nadzieję? Czy właśnie perspektywa oczyszczenia się z zarzutów? Tak, zapewne. Znalezienie przede wszystkim osoby, która stała za tą tragedią? Przede wszystkim chciałabym się oczyścić z zarzutów i tak naprawdę no udowodnić, pokazać wszystkim, że to nie ja jestem sprawcą i żeby nie mieć tej łatki mordercy. Czy łatwo było pani się odciąć od tego, co wydarzyło się złe w pani życiu? Myślę tutaj o zdradzie pani partnera choćby, prawda? Narzeczonego wówczas. W trakcie odsiadywania wyroku, tak. Jak to, jak można się pogodzić z takim? Jak to naprawdę wybaczyłam mu to, że mnie zdradził tak naprawdę. Nie zapomnę tego, no bo nigdy tego nie zapomnę. Nie mamy kontaktu ze sobą tak naprawdę, nie rozmawiamy. Chyba nie chcemy oboje wracać do tego, co się stało. Pani Beato, po 18 latach świat się zmienił. No właśnie, czy tak sobie go pani wyobrażała. Dla pani szok, bo sprawia pani wrażenie osoby bardzo optymistycznej, bardzo zaciekawionej, otwarte oczy. I takiej właściwie dobrze odnalezionej w tej rzeczy. I taka jestem, właśnie jestem otwarta. A nie było jakiejś dezorientacji technologicznej? No trochę właśnie technologiczna, trochę tak bardzo mnie to przeraziło i tak naprawdę uczę się. Tak naprawdę teraz to się uczę każdego dnia. Czy ma odkrywam pani wsparcie, to nie wiem. Tak. Rodziny, psychologa. Mam wsparcie bardzo duże. Rodziny, bliskich i znajomych. Tak naprawdę wszystkich mam wsparcie. Także nawet i teraz bym chciała podziękować tym wszystkim ludziom, którzy mnie naprawdę wspierają. Internautom przede wszystkim, którzy naprawdę Czyli chce pani powiedzieć, że media społecznościowe mają też dobrą stronę? Też. Tak jest. Bardzo. Tak, tak. Naprawdę bardzo dziękuję. Chociaż nie jestem w tych mediach społecznościowych jeszcze, ale czytam i cały czas jestem na bieżąco, także bardzo dziękuję tym wszystkim ludziom. Bardzo dobrze, pani Beato, że są takie informacje. You never walk alone. Nigdy nie będzie pani szła sama. My też to zapewniamy i cieszymy się, że redakcja Superwizjera odgrywa tutaj taką rolę nie tylko redakcyjną, ale też a propos Superwizjera, to dzisiaj 22:30 materiał, szeroki materiał można powiedzieć na temat historii Ultimo, na temat historii pani Beaty do obejrzenia w TVN, tak więc polecamy serdecznie. Dziękujemy bardzo za wizytę pani Beato i trzymamy kciuki, dziękuję bardzo, żeby ta sprawa mogła się wyjaśnić po tylu latach. Dziękuję pani Sylwii Kamińskiej, także życzymy powodzenia w tym procesie. Będziemy się przyglądać, śledzić i kibicować. Dziękujemy.